rosyjskiej cerkwi prawosławnej, z wojny, nie tylko wobec tej obecnej wojny, która się toczy na Ukrainie, ale w ogóle. To jest taki szerszy kontekst. Zatytułowałem tę konferencję Trzeci Rzew Akcji. No bo to jest ta postawa rosyjskiej cerkwi prawosławnej jest związana niewątpliwie z doktryną Moskwy jako trzeciego Rzymu. A nie czwartego. Trzeciego, tak. Bo jest jeszcze czwarty Rzym, tak, ale o tym będę mówił w czasie konferencji. Car Piotr I właśnie chciał z Petersburga uczynić czwarty Rzym, nawet ta nazwa się kiedyś pojawiła. I dlatego właśnie nazwał tą nową stolicę Rosji od świętego Piotra, więc to jest taka jakby nowa siedziba świętego Piotra, nowy Rzym, tak? Ja i stąd właśnie ten czwarty Rzym się zjawił, ale Moskwa jest nazwana tradycyjnie trzecim Rzymem. Jak wiemy także, no, to, że Rosja sprawia szczególne kłopoty Panu Bogu, to wiemy z objawień fatimskich. Zresztą to redaktor Grzegorz Burmistrz z Frondy mówił, pisał o tym, kiedy przypadła kolejna rocznica objawień w Fatimie 13 lipca tego roku, że Matka Boża mówi o Rosji jako takim zagrożeniu, nie o żadnym komunizmie. Że to Rosja stanowi zagrożenie i powinna się nawrócić. Że, ponieważ to było w połowie, w środku roku 1917 między rewolucją lutową, a rewolucją październikową, to jest wszyscy to po prostu pokojarzyli, że Matka Boża ostrzega przed komunizmem. Teraz komunizmu nie ma, nastał w Rosji kapitalizm, a niebezpieczeństwo jest nie mniejsze, jak się okazuje. To nawrócenie, ten powrót prawosławia, który nastąpił na początku lat 90., jak się okazuje, był tylko pozorny. To tytułem wstępu, a żeby właśnie zrozumieć tę ideologię czy koncepcję trzeciego Rzymu, musimy sobie najpierw wyjaśnić, czym był ten Rzym pierwszy i czym był Rzym drugi. I to właśnie zrobię. Zacznijmy może od świętego Augustyna, który w Państwie Bożym w rozdziale 5, w akapicie 12 dokonuje bardzo takiego przenikliwej analizy, czemu właśnie starożytny Rzym wdzięcza swój sukces jako wielkie imperium, jako wielkie państwo, które podbijało innych. Mówi tak, że Rzymian charakteryzowała umiłowanie wolności, żądza dominacji oraz pragnienie sławy i wielkości. I że to, co się przyczyniło do rozkwitu Rzymu, właśnie w tym czasie, kiedy Rzym przypuszczalnie przyczyni się do jego upadku. Jest to prawda, ponieważ w Rzymie, w Imperium Rzymskim panowało silne przekonanie od czasów przynajmniej pierwszego cesarza Augusta, że tylko silna władza cesarska, wsparta spójnym systemem prawa i sprawną administracją państwową, jest w stanie zapewnić innym ludom pokój. To jest właśnie koncepcja Pax Romana, rzymski pokój. Że po prostu jakoś Rzymianie przez bogów, przez opatrzność są jako predestynowani do tego, aby
iść w interesie też innych. I ten ład według opinii zarówno poetów, jak i filozofów miał być wieczny. No, był jakiś ustrój idealny, który miał trwać i trwać. No i takim podstawowym czynnikiem spającym imperium, pozwalającym mu właśnie wypełnić rzymowego misję cywilizacyjną, przynajmniej w basenie Morza Śródziemnego, miał być boski kult Cezarów. No tutaj ta ideologia imperialna najlepiej się uwiaśnia w poezji Wergiliusza, poety rzymskiego, który jest takim, no, niemalże nadwornym, nieoficjalnym poetą cesarza Augusta. W Eneidzie Jowisz przysięga Eneaszowi. Eneasz to jest postać mitologiczna, to jest uciekinier z Troi, który po wielu, wielu latach błąkania się trafia do Rzymu i tam właśnie zakłada nowe miasto. I Jowisz przysięga właśnie temuż Eneaszowi, uciekinierowi z Troi, dałem ci imperium bez końca, imperium sine fine deli. Tak. Jeszcze bardzo znamienny fragment z tejże Eneidy, który wyraża ideologię imperialną Rzymu, jest w nieco innym miejscu. Ty, Rzymianinie, pamiętaj, aby nakazem rządzić ludami. Takie będą twe kunszty. Narzucać obyczaj pokoju, oszczędzać uległych i zwalczać zuchwałych. To jest właśnie ta rzymska, nie chcę być tutaj złośliwy, mówiąc, łacińska cywilizacja. Właśnie to jest jej esencja, bardzo ładnie. To brzmi po łacinie w heksametrze. Tu regere imperio populos romane memento heti erunt arte spacis imponere morem parcere subiect quis et debellare supernos. Ładnie dla ucha, tak. I to jest, jak wiemy, ten idealny ustrój mógł trwać wtedy, póki Rzym mógł sobie tanio i łatwo łapać niewolników. Kiedy się skończyły możliwości nabywania czy łapania niewolników, no bo państwo osiągnęło swoje rozmiary maksymalne, to wszystko się zaczęło sypać. No i na początku IV wieku trzeba było to wielkie imperium podzielić na dwie części, ponieważ nikt nie był już w stanie nim zarządzać efektywnie. Więc powstało imperium wschodnio-rzymskie i zachodnio-rzymskie. Cesarz Konstantyn, nawrócony na chrześcijaństwo, który wprowadził po raz pierwszy chrześcijan do życia publicznego, przeniósł stolicę swojego państwa Rzymu do Konstantynopola. No, uznał, że będzie łatwiej w obliczu właśnie zagrożenia ludami barbarzyńskimi rządzić przynajmniej tą wschodnią, bardziej stabilną częścią, jak się wydawało właśnie z Konstantynopola, który miał niemal idealne położenie geograficzne nad brzegiem Bosforu, tak między Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. I z tego powodu właśnie Bizancjum, zwane odtąd Konstantynopolem, zostało nazwane drugim Rzymem. No, to nie tylko z tego powodu, że została fizycznie przeniesiona stolica, ale także nastąpiły właśnie pewne zmiany ideologiczne. To znaczy polski kult cesarza został zastąpiony częścią należną królowi.
ponieważ cesarze byli chrześcijanami, więc oczywiście nie mogli się domagać od siebie czci boskiej. No ale znaleziono cytat w Nowym Testamencie, w liście świętego Piotra: Boga się bójcie, czcijcie króla. Więc no, jakaś tam cześć cesarzowi się należało z tego powodu, że cesarz rządzi w imieniu Boga, jest jego wizerunkiem i przedstawicielem na ziemi. Od połowy V wieku właśnie następuje namaszczenie nowego cesarza świętymi olejami, tak jakby nastąpiła jakaś sakramentalizacja jego władzy, przysługuje mu tytuł prawowierny i apostolski. Cesarz staje się naturalnym protektorem i obrońcą wszystkich chrześcijan, jego wojny stały się świętymi wojnami. Lud go zwykł pozdrawiać: Synu Boży, panuj poprzez cesarza. A jego dwór jest nazwany świętym pałacem, mieszka w domu Bożym, jego edykty są niebieskimi rozkazami, a podatki boskim podziałem. To jest wszystko wzięte z materiałów historycznych. Więc cóż, możemy tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten pierwszy Rzym w jakiś sposób trwa, tylko no po prostu nie ma boskiego kultu cesarza, tylko jest to po prostu taki pan boski. No jest to religia tradycyjna, religia pogańska i wielobóstwo jest przez chrześcijaństwo zastąpiona, ale jakby to powiedzieć, to nawrócenie na chrześcijaństwo jest powierzchowne. Chodzi tylko o to, że tak jak no, ten właśnie kult bogów w Rzymie był zupełnie zinstytucjonalizowany, no tak samo jest właśnie w tej chwili. Cesarz bizantyjski próbuje w podobny sposób ukształtować się i zinstytucjonalizować się także Kościół. Nadają mu podobne funkcje, jakie właśnie pogańska religia pełniła w Rzymie pierwszym. No i tutaj Daniel Robs, właśnie bardzo znany francuski historyk, członek Akademii Nauk, podaje taką ciekawostkę, która wiele mówi o tym, jak właśnie traktowano cesarza, jaką rolę w powszechnej wyobraźni odgrywał cesarz. Podczas liturgii wielkanocnej w Bazylice Hagia Sofia cesarz odgrywał rolę zmartwychwstałego Chrystusa. Stał twarzą zwrócony do ludu, okręcony złotymi taśmami. Uda miał owinięte całunem, złote sandały na nogach. W jednym ręku trzymał berło zakończone krzyżem, w drugim woreczek z purpurowej tkaniny zawierającej pył z grobu pańskiego. 12 dygnitarzy stojących wokół niego wyobrażało 12 apostołów. Więc ten cesarz, no, może nie był, nie uważał się za Chrystusa zmartwychwstałego, ale jakby to powiedzieć, no niemalże odgrywał taką, jakby to powiedzieć, jego moc była jakby tożsama z mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Chodziło o po prostu o to, żeby to wyobrażenie przeniknęło po prostu
mentalność ludzi, którzy widzieli to, obserwowali. To jest właśnie całe drugie. Czy mogę na jedno pytanie? Tak. Ta ciekawostka dotyczy jakiego okresu? Znaczy to jest akurat opis, który odpowiada okresowi zaraz po wojnie o ikony, czyli to jest mniej więcej połowę IX wieku. Tak się to odbywało, dlatego że po prostu no jest opis, po prostu się zachowały się opisy tych ceremonii. Znaczy wojna o ikony w Bizancjum trwa dosyć długo, od początku VIII wieku właśnie do połowy IX mniej więcej. A ja mam pytanie, a te wcześniej też przytoczone rzeczy nie wzbudzały, bo ja nie spotkałem się ani razu czytając jakichś tam biskupów, świętych, ojców Kościoła, ani razu z krytyką tego, że cesarz jest tak bardzo ubóstwiony. No, święty Jan Chryzostom przypłacił to życiem. To, że właśnie otwarcie cesarza krytykował przepych jego dworu i zakres jego władzy i tak dalej. A potem niestety cesarze bizantyjscy sobie ustawiali swoich patriarchów i często po prostu wpływali na te nominacje. Zresztą zaraz sobie zobaczymy. Czy ja tutaj nie przeskoczyłem czegoś? Właśnie jeśli chodzi o stosunek władzy świeckiej i władzy duchownej, to w Bizancjum właśnie się dopracowano takiej koncepcji symfonii. Dosłownie symfonia to jest współbrzmienie po grecku, to nie jest oczywiście dobry utwór. Muzyczna koncepcja tej symfonii jest świetnie właśnie wyrażona w tak zwanej szóstej noweli cesarza i Justyniana. Te nowele to były pewnego rodzaju komentarze do prawa rzymskiego. No, cesarz Justynian w VI wieku opracował kodeks rzymskiego prawa, bardzo kompletny. No i tam są pewnego rodzaju do niego komentarze. No i przeczytajmy taki właśnie bardzo ciekawy komentarz, jak się ma właśnie jedna władza do drugiej. Są dwa największe dary, które Bóg w swej miłości do człowieka dał nam z wysoka. Kapłaństwo i godność rządzenia. Proszę bardzo. Pierwsza z nich dotyczy spraw duchowych, druga zaś kieruje i zarządza sprawami ludzkimi. Obie jednak mają to samo pochodzenie i zdobią życie ludzkości. Dlatego nic nie powinien być większym przedmiotem troski cesarza jak godność kapłańska, ponieważ oni nieustannie błagają Boga o pomyślność imperium. Bo jeśli kapłani są na wszelki sposób wolni od winy i mają dostęp do Boga, i jeśli cesarze rządzą w sposób prawy i przemyślny, państwem powierzonym ich opiece, wynikiem tego będzie powszechna harmonia, a wszystko, co jest korzystne, będzie przydatne ludzkiej rasie. Tutaj mamy bardzo, tak powiem, osobliwy punkt widzenia, po co jest potrzebny Kościół, po co jest potrzebna modlitwa, kapłani i tak dalej. Ktoś by pomyślał sobie, no po to, żeby na rzecz miłość, po to, żeby świat był coraz bliżej zamysłu Bożego, no, którym jest szczęście człowieka, no ale tak jest to określone w Ewangelii. Tutaj według cesarza Justyniana głównie
Kościół istnieje w państwie po to, żeby się modlił o pomyślność imperium. No, żeby te wszystkie wojny były wygrane, żeby plony były lepsze, żeby nie było intryg jakiś tam taki czy inny. To jest to są po prostu nieprawdopodobne, ale tak właśnie, tak sobie wyobrażano współdziałanie tych obu władz, tak? No i ta koncepcja bardzo szybko przerobiła się w tak zwany cezaropapizm, czyli uzurpację przez cesarza władzy papieskiej. To właśnie świetnie widać przy okazji Soboru Chalcedońskiego 451 roku. Właśnie tam uchwalono wiele rzeczy i w pewnym momencie legaci papiescy wyjechali z Chalcedonu. Chalcedon to jest tuż pod Konstantynopolem, już po stronie azjatyckiej. Wyjechali, chcąc po prostu coś z papieżem przekonsultować. No i wtedy, korzystając z tego, cesarz za pośrednictwem patriarchy dopisał taki kanon 28, który potem papieże go nie chcieli uznać. No ale tak on brzmi. Słusznie zostały przyznane prawa staremu Rzymowi, ponieważ jest on miastem cesarskim. I z tej samej przyczyny te same przywileje zostały przyznane nowemu Rzymowi, zaszczyconego obecnością cesarza i senatu. To jest kanon Soboru Powszechnego. Którego by nie było, nie? Chalcedoński z 451 roku. Oczywiście papież go nie chciał uznać, bo to jest bzdura piramidalna. Rzym nie jest z tego powodu siedzibą papieża, bo tam kiedyś cesarz sobie urzędował ze względu na groby apostołów, na groby świętego Piotra i Pawła, tak? Właśnie o to chodzi, że to Piotr i Paweł są przyczyną tego, że papież urzęduje w Rzymie, a nie że cesarz czy też senat. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i skoro papież tego nie chciał uznać, no to był taki patriarcha Konstantynopola Akacjusz, który wykreślił z tablic marmurowych imię papieża, który w czasie liturgii, w czasie mszy świętej było wymieniany. I ten stan rzeczy trwał aż przez 35 lat. To był taki pierwszy zwiastun tego, co się będzie działo dużo, dużo później poprzez schizmy wschodni, tak, 500 lat później, ponad 500 lat później. No i następna rzecz, że kiedy cesarz Justynian podbił całą Italię i zajął Rzym w 554 roku, no to wtedy już bez żadnych skrupułów przyznał sobie wielki wpływ na wybór nowych papieży, nawet do tego stopnia, że taki nowo wybrany papież musiał uiścić cesarzowi opłatę administracyjną. No już nie mówiąc o tym, jakie to mogło mieć wpływ na wymuszanie pewnych decyzji dogmatycznych. Po prostu Rzym stał się częścią Imperium Wschodnio-Rzymskiego i na ten czas tak stosunki między cesarzem i papieżem wyglądały. No i jeśli chodzi o same kwestie dogmatów, to była bardzo ważna sprawa w Imperium Bizantyjskim, bo okazuje się, że poszczególne prowincje Imperium Wschodnio-Rzymskiego, które w jakiś sposób chcą się zbuntować przeciw
cesarzowi często to robią w takiej formie, że kwestionują pewne dogmaty, albo jakoś je przeformułowują. Tak to właśnie było także z tą nieszczęsną wojną o ikony, która trwała sprzed wami przez około 150 lat i która w zasadzie zrujnowała Imperium Bizantyjskie. No bo jakiś tam cesarz uznał po inwazji muzułmańskiej, że w końcu z tymi muzułmanami jakoś się pogodzić można, ale na zasadzie takiej, że my na przykład zaprzestaniemy kultu ikon, w ogóle nie będziemy sobie wyobrażać, nie będziemy malować wizerunków ani Chrystusa, ani Matki Bożej, ani świętych. I wtedy ci muzułmanie być może jakoś się do chrześcijaństwa przekonają. No jest taka próba podporządkowania sobie różnych prowincji, różnych ludów właśnie przez układanie jakichś dogmatycznych kompromisów. No oczywiście, że na to przystać nie ma. No i teraz, kiedy już wiem, może jeszcze coś tutaj. Przeczytam poza tymi slajdami. Ten właśnie sposób, w jaki władza świecka i duchowa współistniały w Imperium Rzymskim, miał potem ogromny wpływ na te wszystkie kraje i ludy, które zostały zewangelizowane właśnie przez misjonarzy greckich, bizantyjskich, zwłaszcza no, jeśli chodzi o Bułgarię i o Serbię, no i potem Rosję, z tym, że wtedy Rosji jeszcze nie było, bo po prostu były różnego rodzaju ruskie ziemie, jak się to mówiło, że była Ruś Kijowska, Ruś Moskiewska, Ruś Nowogrodzka i tak dalej. No i co ciekawe, że nawet patriarcha Konstantynopola Antoni IV w XIV wieku, już w zasadzie pod sam koniec istnienia Imperium Bizantyjskiego, pisze takie rzeczy, bo bardzo możliwe, żeby po to, żeby tego wielkiego księstwa, księcia Moskiewskiego przekonać, że cesarz bizantyjski jest od niego ważniejszy i musi się uznać za kogoś w rodzaju lennika już cesarza. Święty cesarz zajmuje wysokie miejsce w kościele. On nie to, co inni miejscowi książęta i władcy. Cesarze od samego początku utwierdzali bogobojność wśród wszystkich ludzi. Zwoływali sobory powszechne. Swoimi prawami potwierdzali i strzegli wszystkiego, co mówią boskie i święte kanony o prawdziwych dogmatach i życiu chrześcijańskim. Wiele uczynili przeciwko herezji. Za to wszystko zajmują wysokie miejsce w kościele. Nie mogą chrześcijanie mieć kościoła i nie mieć cesarza, gdyż cesarstwo i kościół znajdują się w ścisłym związku i nie można oddzielić jednego od drugiego. Posłuchaj najwyższego apostoła Piotra mówiącego w pierwszym posłaniu soborowym. Boga się bój, czci cesarza. No. Teraz mamy sytuację, to jest list z roku 1393, czyli do upadku Konstantynopola brakuje równo 60 lat. To znaczy
kto to pisze do kogo? Pisze patriarcha Konstantynopolego wielkiego księcia moskiewskiego. Taką rzecz. Teraz co ci wielcy książęta, którzy tam wtedy rządzili na tej Rusi Trójmówdzie, po takich listach, takich naukach, takich pouczeniach, jakie oni mogli mieć inne wyobrażenie o współistnieniu Kościoła i państwa? Otóż właśnie, kiedy upadł Konstantynopol, to w tym momencie okazuje się, że w zasadzie Ruś, znaczy ta obecnie północna część Rosji jest w zasadzie jedynym terytorium, które nie jest opanowane przez muzułmanów. Na terenie Ukrainy wtedy jeszcze panowali Tatarzy. Natomiast rzeczywiście tam, na tamtych terenach władza Tatarów była już coraz bardziej symboliczna. Ci wielcy książęta tych wszystkich miast ruskich, takich jak właśnie Moskwa, Twer, Psków czy Nowogród, musieli tam płacić im jakiś trybut od czasu do czasu, ale w zasadzie Tatarzy się już nie wtrącali tam w sposób właśnie rządzenia. Nawet w przypadku Pskowa i Nowogrodu w ogóle nie było żadnego większego wpływu już Tatarów w tym okresie. Psków i Nowogród przypominały republiki kupieckie z północnych Włoch. To były jakby zupełnie normalne europejskie twory państwowe. Ale wtedy właśnie biskupi i higumeni różnego rodzaju klasztorów prawosławnych tego właśnie świata zajętego przez muzułmanów jadą tam do tych miast i wręcz proszą ich, żeby któreś z tych miast przejęło rolę Konstantynopola. I na to jeszcze właśnie się nakłada walka z uznaniem lub nieuznaniem postanowień Zjednoczeniowego Soboru Florenckiego w 1438-9. To był sobór, którym uczestniczył także przedostatni cesarz bizantyjski z delegacją biskupów i który formalnie uznał zjednoczenie Kościoła Wschodniego i Zachodniego, koniec schizmy wschodniej. No to się łączyło na przykład przez Kościół Wschodni z uznaniem dogmatu odczyśćcu, który w międzyczasie w średniowieczu został uchwalony na Zachodzie, a na tych soborach nie było przedstawicieli Kościoła Wschodniego, no bo oczywiście byli od Rzymu odłączeni. No i wielu biskupów i duchownych postanowienia tego soboru florenckiego poparło, a jednak bardzo wielu nie. I chcieli właśnie, żeby któreś z tych miast właśnie tam daleko, daleko na północy przejął rolę Konstantynopola, ale takiego, który byłby w totalnej opozycji do soboru florenckiego, ponieważ uznali oni, że autentyczna wiara
została w jakiś sposób zaprzedana tym okropnym łacinnikom. No, trzeba by bardzo wiele jeszcze mówić o tym. I teraz wypadki się toczą bardzo szybko. Jak się okazuje, Moskwa z tych wszystkich miast, które rywalizują o pozycję, na tych terenach wychodzi zwycięstwo, niszczy z wszystkich swoich konkurentów, i Twer, i Psków, i Nowowolny, w bardzo brutalny sposób. Co najciekawsze, dochodzi do ślubu księcia moskiewskiego Iwana III z Zoe, która była bratanicą ostatniego cesarza bizantyckiego. I ten ślub aranżuje papież w bardzo dobrej wierze, bo myśli sobie, aha, w ten sposób w Moskwie, Moskwa po prostu przystanie do Unii, która została proklamowana na Soborze Florenckim i po prostu to zjednoczenie Kościoła będzie pełne. No, równocześnie Tatarzy właśnie przestają ściągać daninę od Moskwy i godzą się na zwierzchność, aby Moskwa miała zwierzchność nad innymi księstwami północno-ruskimi. I w tej niezwykłej atmosferze metropolita moskiewski Zosima wygłasza proroctwo. Cesarz Konstantyn zbudował nowy Rzym, czyli Carogród, tak się nazywa zresztą do tej pory. Niektórzy uważają, używają tej nazwy Carogród na Konstantynopol. Jest to nazwa do tej pory w Bułgarii na przykład używana. Tymczasem władyka i samodzierżawca wszystkich Rusi, Iwan Wasiliewicz, nowy Konstantyn, założył nowy gród Konstantyna Moskwy. No i prowadzi to Iwana III do ogłoszenia się carem. Co ciekawe, że w tym czasie na przykład na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski bardzo się bano, że właśnie car Moskwy po tym małżeństwie z Zoe zostanie uznany za króla, po prostu zostanie ukoronowany, co nie było takie oczywiste, przestanie się go za wielkiego księcia. I co ciekawe, cesarz niemiecki rzeczywiście za pomocą swoich delegatów proponuje Iwanowi III koronę, a Iwan III odpowiada, że mu żadna zachodnia, łacińska korona jest niepotrzebna, bo on z woli Bożej jest cesarzem i korony nie przyjął. Po tych wydarzeniach na początku XVI wieku niejaki Józef Wołocki, higumen, czyli przeor klasztoru wołokołamskiego pod Moskwą, narzuca rosyjskiemu prawosławiu model państwa teokratycznego, gdzie Kościół jest ściśle powiązany z władzą cara. Ale był bardzo duży opór. No cóż, jak jest opór, to zaraz oczywiście jest, zaczęły się prześladowania tych jakichś świątobliwych mnichów i pustelników, którzy są za tym, że Kościół ma pozostać ubogi i ma służyć innym. No i co ciekawe, oni zostali często w okrutny sposób więzieni za męczenie. Potem Cerkiew prawosławna ich kanonizowała. Ale mniej więcej od tego czasu, co potem się jeszcze okaże, w zasadzie jedynie taki
wartościowy duchowo nurt rosyjskiego prawosławia przenosi się do pustelni. To są ci święci pustelnicy, zakonnicy, którzy są, niektórzy z nich są bardzo wielkimi świętymi, najbardziej znany święty Serafim Sarowa, to jest przełom XVIII i XIX wieku. Ale wśród tych, że będą rządzić prawosławną cerkwią, wielkich świętych nie odnajdziemy. No. I teraz właśnie dochodzimy do chyba punktu najistotniejszego, tego mojego bardzo długiego wstępu, mianowicie do mitu założycielskiego. Którym niejako Rosja rozumie siebie jako kontynuatora Konstantynopola, ale takiego kontynuatora, który odrzuca wszelkie kontakty z łacinnikami, jest kontynuatorem wiary czystej i autentycznej, nieskażonej mniemaniu jakimś zupełnie niegodnym i czy godnym potępienia w soborze florenckim. Jest ciekawe, jak przeciwnicy w samym Konstantynopolu opisują, czym dla nich były postanowienia właśnie Zjednoczonego Soboru Florenckiego. To jest historyk bizantyjski, który nawet po tym, jak Turcy zdobyli Konstantynopol, dalej tam mieszkał, działał i tam pisał różne rzeczy. Gdy tylko biskupi zeszli ze statku, lud Konstantynopola pozdrowił ich i zapytał, jak tam sprawy, jak przebiegł sobór, czy zwyciężyliśmy? Biskupi odpowiedzieli, sprzedaliśmy naszą wiarę, zamieniliśmy pobożność na bezbożność, zdradziliśmy nasz sposób sławienia Boga. Nasz sposób sławienia Boga, po grecku ortodoksja. Tak, czyli prawosławie, stąd to nazwa prawosławie, to jest właśnie prawy sposób sławienia Boga, tak? I staliśmy się niekwaszenicami. A, co to znaczy niekwaszenicami? No i to jest nawiązanie do rzekomej herezji niekwaszonego chleba, czy lub też herezji Apolinariusza, który to był taki właśnie teolog z IV wieku, który nauczał, że Chrystus miał tylko ludzkie ciało, tak, że to bóstwo Chrystusa nie obejmowało jego ciała, a zamiast ludzkiej duszy miał jedynie logos, czyli po prostu. I w Bizancjum uważano, że łacinnicy używający do sprawowania Eucharystii niekwaszonego chleba, czyli chleba bez duszy, stali się skrytymi wyznawcami błędu Apolinariusza. Czyli to są niekwaszeńcy właśnie, ci wstrętni łacinnicy to są niekwaszeńcy. Czyli po prostu, ponieważ ten chleb jest takim chlebem, jakim Żydzi używali niekwaszonym przy sprawowaniu swojej paschy, to to jest źle. No, jak się okazuje, no właśnie takich
tego rodzaju zarzutów wschodu wobec zachodu, potem przy podczas wtedy, kiedy doszło do rozłamu między wschodem i zachodem, była cała masa, ale to jest jeden z nich właśnie. To, że się do Eucharystii na zachodzie się używa chleba niekwaszonego. Staliśmy się niekwaszeńcami, ale czemu to uczyniliście? Bo baliśmy się Franków. Franka, to jest Frankowie, to jest właśnie nazwa całego zachodniego kościoła. Więc oni was torturowali, zabijali, wsadzali do więzień. Nie. Więc czemu to podpisaliście? Nasze ręce były do tego zmuszone, tak jakby nam je odcięto. Nasze języki to potwierdziły, tak jakby ich nie było w naszych ustach. Ale to wszystko były wymówki, komentuje Dukas. W istocie niektórzy biskupi, zanim podpisali, powiedzieli: nie podpiszemy, zanim nie dacie nam pieniędzy. Wtedy dostali pieniądze i zamoczyli swe pióra w atramencie. Była to ogromna ilość pieniędzy, którą chętnie wzięli. Zaraz potem odwrócili się od tego, co uczynili, jednak denary zatrzymali. Przyznali, że sprzedali wiarę, ale nie zwrócili pieniędzy, czyniąc siebie gorszymi od Judasza. Pan zobaczył to i ukarał ich. Gniew zapłonął w Jakubie i gniew Boży zwrócił się przeciw Izraelowi. Czyli według tego historyka upadek Konstantynopola to jest konsekwencja podpisania uchwał Soboru Florenckiego. To była zdrada. To było coś strasznego. Teraz właśnie cała cała tożsamość tego właśnie nowego państwa moskiewskiego, które ma być nowym Rzymem, jest, że tak powiem, skierowana właśnie na obronę czystości wiary, której rzekomo Konstantynopol nie obronił, bo za pieniądze właśnie tą straszną unię podpisał. No i potem taki właśnie mnich Filoteusz, po rosyjsku Filofiej, który był właśnie higumenem jednego z klasztorów w Pskowie, pisze niedługo potem takie właśnie proroctwo do cara Iwana. Rok 1523, być może nawet trochę szybciej. To jest też bardzo, bardzo ważny tekst, który jest właśnie cytowany wielokrotnie, kiedy się mówi o tej doktrynie trzeciego Rzymu. Teraz jeszcze kilka słów o obecnym imperium prawosławnym naszego najznamienitszego wyniesionego władcy. On jest jedynym cesarzem chrześcijan na całej ziemi, świętym rządcą świętego i boskiego tronu ekumenicznego i apostolskiego kościoła, który w miejsce Rzymu i Konstantynopola znajduje się w Moskwie, chronionej przez Boga w świętym i sławnym Soborze Uspieńskim, Najczystszej Bogu Rodzicy. On sam świeci nad całą ziemią bardziej świetliście niż słońce. Wiedz zatem o miłośniku Chrystusa i Boga, że wszystkie chrześcijańskie królestwa dobiegły kresu i zostały zgromadzone w jedno królestwo pod naszym samodzierżawcą, którym jest panowanie Rzymian zgodnie z księgami prorockimi. Bo dwa Rzymy upadły, trzeci istnieje, a czwartego już nie będzie. Apostoł Paweł często wymienia Rzym w swych listach, a to się interpretuje w ten sposób, że Rzym oznacza cały świat, bo widzisz, o Boży wybrańcu, jak wszystkie chrześcijańskie królestwa zostały zgniecione przez niewiernych, a tylko królestwo naszego władcy utrzymuje się dzięki łasce Chrystusa.
Ten zatem, kto panuje, winien okazać gorliwość i wielką bojaźń, zwracając się do Boga. Nie powinien pokładać nadziei w złocie, przemijających bogactwach, ale tylko w Bogu, który udziela wszystkich rzeczy. No więc... to jest, nie wiem, czy tekst apokaliptyczny, który mówi o tym, że no po prostu jak gdyby historia świata dobiegła kresy, to najciekawsze, że w tym czasie były takie jakieś proroctwa rozpowszechniane, jakby właśnie koniec świata miał nastąpić bardzo szybko, to jest początek XVI wieku. Także w Europie Zachodniej w tym samym czasie zaczyna się reformacja. O tym nie zapominajmy też. Więc na Zachodzie zamęt, prawdziwa wiara po prostu zanika. Jest to wiara zdegenerowana przez łacinników. Inne połacie chrześcijaństwa zajęte są przez muzułmanów i została tylko Moskwa i ta Moskwa jakąś taką rolę mesjańską spełnia właśnie w tym okresie przed końcem świata przyjściem Chrystusa. No i ten car to jest taki właśnie taki ktoś, kto jest przez Boga przeznaczony, żeby rządzić całą ziemią. Także no jest... muszę jeszcze tutaj... Trzeba sobie jasno właśnie powiedzieć, że to dominialne proroctwo Mika Figłowie jest czymś w rodzaju mitu założycielskiego Rosji jako takiej. Ta Rosja się jeszcze Rosją nie nazywa, w dalszym ciągu Wielkim Księstwem Moskiewskim. Rosją się zacznie nazywać od cara Piotra I, przynajmniej oficjalnie. Ale to jest, jakby to powiedzieć, tak, że tak powiem, Rosjanie pojmują, czym jest ich kraj, jaką rolę mam napełnić, znaczy powiem, jego wielkość, misję i tak dalej. To jest coś, co jest no, w genach niemalże. No, dalej to przechodzimy do następnego cara Iwana IV Groźnego. No to tutaj posługuję, tutaj przytaczam komentarz Alain Besançona, który jest takim bardzo wnikliwym analitykiem właśnie spraw rosyjskich. Najpierw się zajmował głównie Rosją komunistyczną, ale potem właśnie zaczął badać historię Rosji, żeby wiedzieć w ogóle skąd tego typu naród czy kraj mógł się wziąć. No i pisze tak. Cały kraj uznaje, że monarcha jest obrazem Boga. A dlaczego? Ponieważ jest czystą miłością. To istotne. Kluczowym atrybutem królewskości na Zachodzie była sprawiedliwość. Król Francji uznawany był za słońce sprawiedliwości. A car rosyjski jest miłością. Może się obejść bez prawa, gdy się zbliży Boga. Do swej srogości dołącza więc miłość i z miłości każe oraz ułaskawia. W zależności od tego, co podpowie mu Duch Święty. Iwan IV Groźny pełni godność cara pod wezwaniem Trójcy Świętej i świętych ikon. Iwanowi nie zależało na sprawiedliwości, lecz na pobożności.
dźwiga ciężar grzechów swoich poddanych i każe. Jest Chrystusem o surowym oku, jednym z przedstawień ikonicznych Zbawicieli. Podwójna rola kata i świętego nabiera monstrualnych rozmiarów. To jest, że tak powiem, bezpośrednia konsekwencja przyjęcia tej właśnie ideologii trzeciego Rzymu. Tego typu monstrualny ustrój, który zaczyna się w Rosji kształtować. No więc Iwan IV się uważa za kogoś większego niż jakikolwiek duchowny. Metropolitę Iwana, prawda, każe udusić, a potem go kanonizuje. No, bardzo ładnie. Wymusza na patriarchie Konstantynopole Jeremiaszu wyniesienie Moskwy do godności patriarchatu. No a powód tego jest bardzo prozaiczny. Patriarcha Konstantynopola ma ogromne długi, niespłacone u Turków, więc w ogóle mu grozi to, że Turcy zajmą. Kościół patriarchalny i w ogóle będzie się musiał wyjść z Konstantynopola. No więc car jest bogaty i hojny, płaci te wszystkie długi, ale wymusza na nim także to, że tym pierwszym patriarchą zostaje nie Grek, ale Rosjanin, którego wybiera sam. No i w czasie tej intronizacji w Moskwie Jeremiasz uznaje oficjalnie Moskwę trzecim Rzymem, a cara jedynym pod niebem chrześcijańskim władcą nad światem i chrześcijaństwem. No potem musi to jeszcze raz ogłosić wobec patriarchów innych, bo jeszcze oprócz Konstantynopola, jak wiemy, był jeszcze patriarchat w Antiochii, Jerozolimie i Aleksandrii. No wobec patriarcha Aleksandrii wtedy nie przybył do Konstantynopola, żeby potwierdzić powstanie nowego patriarchatu. No to powoduje właśnie, że w tym dokumencie, który ustanawia ten nowy patriarcha w Moskwie, jest brak wzmianki o trzecim Rzymie i jest dopiero piąty w kolejności. No a pewnie car sobie życzył, żeby był drugi zaraz po Konstantynopolu. No i w tym momencie też się zaczyna ogromny ruch w stronę kanonizacji rosyjskich świętych już bez zgody Konstantynopola. Zresztą bardzo barwnie tam mówią ci właśnie moskiewscy patriarchowie, że Rosja została chrześcijańska późno, ale ci robotnicy 11 godziny są byli znacznie gorliwsi niż ci robotnicy godzin 1, 2, 3. Czyli ci nowi rosyjscy święci świętością przewyższają tych wszystkich innych. No, jak wiemy, bardzo łatwo było takiego świętego ustanowić. Wystarczy jakiegoś świętobliskiego mnicha czy jakiegoś duchownego zamęczyć, po czym można go było kanonizować. Tak to się często właśnie odbywało. Z tym, że ja mówię, w połowie XVII wieku nastał patriarcha Nikon, który usiłował przywrócić rzeczywiście autentyczną doktrynę bizantyjską symfonii, czyli współbrzmienia między władzą świecką i duchową. Pierwszy krok polega na tym, że on dokonuje gruntownej reformy liturgicznej. Stwierdził, że te właśnie księgi są jakieś nieaktualne albo jakieś błędy się tam zakradły i jeszcze
jeszcze raz postanawia to przetłumaczyć. Wszystkie, wszystkie księgi, jak wiadomo, pisane w języku starocerkiewno-słowiańskim, jeszcze raz z greckich ksiąg, które wtedy obowiązywały. No i a także wprowadza pewnego rodzaju greckie zwyczaje liturgiczne. No i tutaj ma miejsce znowu ogromna katastrofa duchowa w Rosji, mianowicie przed tą reformą żegnało się dwoma palcami ku czci dwóch natur Chrystusa. A teraz Nikon stwierdził, że trzeba się żegnać trzema palcami ku czci Trójcy Świętej. No i sam ten fakt wywołał ogromny opór i powstał kościół właśnie starowierców, którzy się trzymali dawnych ksiąg liturgicznych i żegnali się dalej dwoma palcami, a nie trzema. W każdym razie ci starowiercy istnieją do tej pory, oni się tam dzielą na różne odłamy, część z tych odwałów ma swoich biskupów, inna w ogóle nie ma. W każdym razie no, nie mam tu do wojny domowej, nie doprowadziło. Taka wydawałoby się nieistotna rzecz. Poza tym no, nikomu także chce sobie podporządkować prawosławnych niemalże na całym świecie, to z przyczyną wojen z Rzeczpospolitą. Właśnie ta wojna, która zwana drugim potopem, która wybuchła w 1654 roku i się toczyła przez 12 lat mniej więcej. No, no i także to jest ktoś, kto uważa, że klasztory prawosławne powinny materialnie wspierać wojska cara z tego zgromadzenia ziem całego prawosławia. No to już inny metropolita, Stoborska na Symberii pisze tak, to jest taki właśnie krótki komentarz tej działalności Nikon. Także niewierni powinni poznać wiarę prawdziwą, a w końcu będzie jedno chrześcijańskie stado i jeden pasterz. Nasz Pan Jezus Chrystus, a nasi carowie będą panami i samodzielcami całego świata. To jest, że tak powiem, ideologia, która trwa do tej pory. W takiej czy innej formie. Także jak to w XIX wieku te słowa są Dostojewskiemu przypisywane, chociaż nie do końca chyba jest to słuszne, że kiedy ten cały Zachód się kompletnie zdegeneruje, to my, Rosjanie, przyniesiemy im Chrystusa na bagnetę. No. No i, ale tymczasem właśnie Nikon pisze list do cara, którym wykazuje wyższość władzy duchownej nad świecką, niczym słońca nad księżycem, właśnie nawiązując do bizantyjskiej koncepcji symfonii. A w odpowiedzi Sobór Moskiewski pozbawia go godności patriarchy i cała władza duchowna jest z powrotem podporządkowana carowi, jak to było przez nas. Więc ta próba uczynienia z Moskwy właśnie nowej Jerozolimy na wzór no, Konstantynopola, jak to rzeczywiście kiedyś tam było, zupełnie się nie udało. W tym momencie następuje nagły zwrot Rosji na zachód, właśnie za przyczyną nowego cara Piotra I, który
po prostu jest zafascynowany zachodnimi monarchiami absolutnymi i jak gdyby czyni się jak gdyby fundatorem nowego, odnowionego państwa. No właśnie między innymi z tego powodu przenosi stolicę do Sankt Petersburga. Sankt Petersburg w ogóle nie istniał. Była wioska przy ujściu Newy. Miasta świętego Piotra, który przez moment właśnie nazywa IV Rzym. No i od tego czasu właśnie car utożsamia się jako z władzą następcy Chrystusa, a na ikonach święty Piotr otrzymuje twarz cara. Następuje coraz większe podporządkowanie patriarchatu moskiewskiego. W ogóle car Piotr znosi ten oficjalny patriarchat i zastępuje go świątobliwym synodem rządzącym, który jest kierowany przez świeckiego oberprokuratora. Więc to jest podobna sytuacja jak w protestanckich państwach Europy Zachodniej, na przykład w Prusach. Tak właśnie wygląda stosunek władzy państwowej do duchowych. No i co najciekawsze, właśnie od tego czasu elity Rosji są coraz bardziej opanowywane przez liczne loże masońskie bardzo różnego pochodzenia. I autentyczne życie duchowe rzeczywiście definitywnie się wycofuje klasztorów i pustyń. Tymczasem oficjalna właśnie cerkiew prawosławna, rządowa, zaczyna kanonizować także wielkich, świętych wodzów i generałów. Na przykład Aleksander Nevski, książę z XIII wieku, który walczył no nie z krzyżakami, z rycerzami mieczowymi, którzy panowali nad dzisiejszą Łotwą i częścią Estonii. Tak? No więc właśnie. Zostaje taki ktoś właśnie kanonizowany ku wielkiemu oburzeniu greckiej cerkwi prawosławnej. Zresztą to jest cała historia, która grecka cerkwi prawosławna przypomina, że był taki cesarz Herakliusz, który bohatersko bronił świętego gromu pańskiego w Jerozolimie przed Persami, przed Sasanidami, kiedy Persowie właśnie za Jerozolimę ją odbił, no ale to, że był tak zasłużony dla Kościoła, to wcale nie jest powodem, dla których miałby być kanonizowany. A tymczasem w Rosji jest kompletnie na odwrót. Potem nawet mamy jakichś takich legendarnych wojowników, których nawet istnienie nie jest pewne, jak Ilja Muromec. Też są kanonizowani. I co ciekawe, po jakimś czasie, gdzie teraz już przy końcu XX wieku cerkiew prawosławna kanonizowała admirała Fiodora Uszakowa z przełomu XVIII i XIX wieku, który walczył z Turkami właśnie o Krym między innymi. No, myśmy kiedyś tam na Krymie byli i żeśmy byli na grobie tegoż admirała. Właśnie przewodnik nam mówił, że czemu on został kanonizowany. No bo jak on był wodzem, to nie zginął ani jeden rosyjski marynarz, ani jeden w tych wojnach z Turkami. Więc to taki znak boski był. I co ciekawe, że kiedy właśnie Putin rozpoczynał inwazję na Ukrainę, to mówił, że on ją zaczął właśnie 24 lutego, właśnie kiedy zmarł ten święty admirał Fiodor Uszaków.
No więc to jest taki patron inwazji na Ukrainę, tak? I co najciekawsze, cerkiew prawosławna usiłuje kanonizować generalissimusa Suworowa, no, który jest znany z rzeźby Pragi i nie tylko Pragi, no. Wiele innych takich miast właśnie w ten sposób. No, zresztą, jeśli chodzi o życie Suworowa, to jest inna rzecz, to był człowiek niezwykle pobożny. Niezwykle w każdym razie. Ale to wcale nie przeszkadzało, jak trzeba było, no po prostu obrócić w perzynę takie miasto jak Izmail. W tej chwili to miasto jest przy granicy rumuńsko-ukraińskiej, widać Dunaj, było bronione przez Turków. Zdobył to miasto, rzeź po prostu przepotworna. No ale dobrze. W każdym razie chciałbym wam jeszcze właśnie tutaj przeczytać, w jaki sposób cerkiew prawosławna w tym czasie traktuje cara. Jak po prostu czcią otacza cara, jakby to był papież, albo nawet więcej niż papież. Otóż świadczył taki incydent z hetmanem ukraińskim Mazepą. W tym czasie lewobrzeżna Ukraina na początku XVIII wieku była zależna od Rosji, a miała swoją autonomię swoich hetmanów. No i hetman Mazepa, który właśnie stał na czele tej lewobrzeżnej Ukrainy, która się od Polski oddzieliła po powstaniu Chmielnickiego, pewnie sprzymierzył się z królem szwedzkim, który chciał podbić Rosję, szedł na Moskwę. To była wojna północna. No i w trakcie bitwy pod Połtawą, no, bitwa pod Połtawą, wiem, została przegrana przez Szwedów i wspierających go Ukraińców, właśnie z hetmanem Mazepą na czele. No i w tym momencie ta lewobrzeżna Ukraina się dostała bezpośrednio pod władzę. Hetman Mazepa uciekł, zmarł w Besarabii, tak w dzisiejszej Mołdawii. A cerkiew prawosławna od tego czasu, że tak powiem, postanowiła go przegnąć. Po prostu od tego czasu przy specjalnych okolicznościach było właśnie ta anatema była publicznie odczytywana. I co ciekawe, zaprzestano tego zwyczaju dopiero w 1992 roku, kiedy powstała niepodległa Ukraina. I ta treść jest po prostu niesamowita. Patrzcie, że w czasie jakiejś liturgicznej uroczystości kapłan czyta taką rzecz. Co się stało, widzicie, naszemu panującemu Chrystusowi? Stronnik Judasza nałożył wieniec czerniowy. I Waszka Mazepa, były hetman, jak wilk napadł na owce, chytry jak lis, wykonawca diabelskich rozkazów. Cóż złego ci uczynił twój gasudar, że dałeś mu pocałunek zdrady jak Judasz? Wspominacie Judasza, zdrajcę Chrystusa. Rano przyjaciele z nieznośnym bólem. Tak samo ciężko było Chrystusowi.
Nic tak nie bolało Jezusa jak zdrada ucznia. Tak samo rana zadana naszemu gasudariowi jest jak ropiejący wrzód. Rana od swojego jest raną, która nigdy się nie zagoi. Mieczem od ciała świętej cerkwi odcinamy, bo w imię Chrystusa my, zebrani arcybiskupi, mający władzę daną od Boga, zdrajcę na zębę za jego zdradę i wiarołomstwo przeklinamy. Wszystkim zdrajcom i buntownikom przekleństwo, a prawosławnym chrześcijanom wiernym Bogu i służącym gasudariom, czyli carowi, błogosławieństwo. Teraz patrzcie, kościół przeklinający. I kogo przeklinający? No, nie wiem, no w każdym razie nawet w czasie jakichś misteriów mędrzy pańskiej, kiedy tam Judasz występuje na różnych jakichś takich przedstawieniach dla ludu, chyba jednak nie zdarzało się nigdy, żeby ktoś oficjalnie go przeklinał, odsłał go do piekła i tak dalej. Tak, mam. A naszemu panującemu Chrystusowi, czy to jest... Tak, to jest stronnik Judasza, no może w imię Ciebie. Tak, oczywiście. To jest sformułowanie autentyczne. To jest wzięte z dokumentów. I to jest o carze. Tak. To, chciałbym określić, bo domyślałem się, że... No car jest po prostu... Jest nad bardziej niż o papież. Bo tutaj w każdym razie wywyższony. Ta władza. To jest po prostu nieprawdopodobne, że takie rzeczy, jak powiedzmy, poszukując materiału do tej konferencji, po prostu nie wierzyłem, że w ogóle dotrę do takich rzeczy. No. Po prostu mało ludzi wie o tym. No i tutaj jeszcze mamy motyw taki, tak powiem, przyczynek XIX-wieczny. W tym czasie w Rosji po prostu była zacięta walka między zapadnikami i słowianoficami. Zapadnicy, czyli zwolennicy z zachodu. No i ci, którzy, że tak powiem, uważali się za autentycznych patriotów w przeciwieństwie do kosmopolitów. Tak? I ci zwolennicy zachodu to właśnie bardzo często byli to członkowie ludzi masońskich różnego rodzaju. Oni właśnie dokonali w grudniu 1825 roku nieudanego zamachu stanu. To właśnie byli ci dekabryści, tego rodzaju rewolucjoniści. Oni po prostu chcieli rzeczywiście przekształcenia Rosji w coś w rodzaju państwa zachodniego, no i z inspiracji różnych róż po prostu. Natomiast właśnie ci słowianofilcy z czasem wyprodukowali z siebie taki ruch tak zwanych podczynników, po rosyjsku patrzwato z gleba. No i w ich kręgu właśnie się znalazł także pisarz, znakomitszy rosyjski pisarz XIX wieku, Fiodor Dostojewski. No i żeby tylko powiedzieć, jakie oni, że tak powiem, mieli poglądy. Właśnie jedna z założycieli tych właśnie podświenników pisze tak na temat właśnie prawosławia jako jakiegoś elementu konstytutywnego narodu rosyjskiego. Prawosławie narodowe nie było zbudowane, a wyrosło na ziemi ruskiej jak roślina. Nie ruszyło nawet bytu pogańskiego, gdyż ten radykalnie mu przeciwdziałał.
nadało jedynie nowe imiona dawnym na glebie wyrosłym obrządkom. Wszystko zostało zachowane pod osłoną tej rośliny w odróżnieniu od uciskającego i niszczącego wszystko katolicyzmu. Czyli to jest po prostu coś niebywałego. Znaczy się mówi o tym, że kiedy nastało chrześcijaństwo w Rosji, to nie była jakaś wielka rewolucja, jakieś zerwanie z pogańskimi wierzeniami, z pogańskimi porządkami, tak jak to było w zasadzie wszędzie, tak? Tam, gdzie chrześcijaństwo docierało, także w Polsce, no, trzeba było zrezygnować nie tylko z wierzeń pogańskich, ale z pogańskiego sposobu życia, zacząć się na kompletnie inny sposób. To było po prostu zerwanie całkowite. Tak to było rozumiane. Tymczasem ten właśnie Grigoriew pisze, że nie było żadnego zerwania, że po prostu prawosławie jest kontynuacją dawnych pogańskich kultów, tylko no w jakiejś takiej formie wyższej, rozwiniętej, że to było zawsze. To jest po prostu nieprawdopodobne. W tym momencie można sobie powiedzieć, no takie prawosławie, które się poczuło do łączności z tymi pogańskimi kultami, czy to jest jeszcze chrześcijaństwo? Można byłoby zadać sobie takie pytanie. No a zupełnie nieprawdopodobne jest to, co Dostojewski zapisał w dzienniku pisarza. On pisał taki dziennik, z tym, że to, co teraz tu przeczytam, to nie jest niekoniecznie z jego pogląd, bo on chodził na te zebrania tych poczwienników i tam różni ludzie się tam wypowiadają, różne przedstawiają poglądy i on mógł po prostu to zapisać jako notatkę z tego spotkania. Zresztą w swoich powieściach on tam przytacza poglądy bardzo wielu ludzi. Dlatego te właśnie jego twórczość taka niesamowita, bo on oddał po prostu poglądy absolutnie wszystkich warstw społecznych Rosji. Nawet można by powiedzieć, że w jego powieściach jest mnóstwo argumentów ateistycznych. No ale tej notacji się właśnie przyjrzymy, bo ona jest szalenie charakterystyczna dla tego właśnie ruchu poczwienników. Każdy wielki naród wierzy i wierzyć powinien, o ile rzecz jasna chce długo żyć, że w nim właśnie i tylko w nim tkwi zbawienie świata, że po to żyje, by stać na czele narodów, przyłączyć je do siebie, wchłonąć i prowadzić harmonijnie zespolone do ostatecznie przeznaczonego im celu. To będzie prawdziwe podniesienie prawdy Chrystusowej, wciąż trwającej na wschodzie. Prawdziwe nowe podniesienie krzyża Chrystusowego i ostateczne słowo prawosławia, na którego czele od dawna już stoi Rosja, naród Bogonosiec. Bogonosiec. Więc no, tutaj mamy rzeczywiście ideologię imperialną, jak to po prostu brzmi jak z apokalipsy o fałszywym proroku, który wygląda jak baranek, a mówię bestia. To jest język bestii. Trzeba sobie... To jest jeszcze wiele wszystkich innych rzeczy, które mogę potem jeszcze dodać, jeżeli... W każdym razie... Ale myślę, że nie ma co tutaj
tego wszystkiego przewlekać, bo już jest czas na to trochę mija. I teraz właśnie dochodzimy do okresu komunistycznego. Teraz można było sobie powiedzieć, dlaczego te nowe elity Rosji odrzuciły prawosławie do takiego stopnia. Dlaczego, kiedy mówiono o tym, że Rosja i prawosławie to jedno i to samo, czemu nagle ta Rosja na początku XX wieku całkowicie się tego wyrzekła? Najprawdopodobniej z tego powodu, że prawosławie jako taka państwowa, imperialna ideologia stało się niepraktyczne. Oni chcieli mieć imperium. Zastąpiono Boga przez konieczność, przez prawa materializmu dialektycznego i historycznego, że tak jak Hegel właśnie, kiedy w tej swojej filozofii wprowadził pojęcie jakiegoś tam ducha absolutnego, który się rozwija według zasad dialektycznych i który niemal w jego późniejszych interpretacjach staje się duchem państwa pruskiego. No to tak samo ta marksistowska prawa rozwoju historycznego, swoista dziejowa konieczność, w jakiś sposób się wcieliła się w to właśnie odnowione rosyjskie państwo. No i przez tą zamianę ideologii właśnie z prawosławia na marksizm Rosja staje się rządzenia konieczności awangardą ludzkości zmierzącej do postępu powszechnego dobrobytu, harmonii, spokoju, szczęścia itd. Moskwa staje się stolicą światowego proletariatu i ruchu rewolucyjnego. No tak jakby to było jakimś centrum świata, czy nawet centrum wszechświata. Jest jakąś jakąś mistyczną osią światowego proletariatu. I kult państwowy, który opierał się na prawosławiu, został po prostu zmodyfikowany przez nowy kult. No właśnie kult bolszewicki, który w gruncie rzeczy przechował wszystkie powierzchowne elementy. No. To jest jeszcze kwestia, którą być może w dyskusji podejmiemy, bo to jest też bardzo długi temat, jak to było, ale tak to było. W każdym razie ten stan rzeczy trwał no właśnie od 1917 roku mniej więcej do połowy lat 30. Ten rodzaj właśnie takiej euforii marksistowskiej.
wtedy, kiedy właśnie rzeczywiście prześladowano Kościół, były pięcioletnie plany burzenia cerkwi i to wszystko wiemy, ile po prostu duchownych zostało zlikwidowanych i z jakimi to się wiązało cierpieniami. Kiedy właśnie Józef Stalin doszedł do władzy, trwało to jakiś czas, myślę, że to tak trwało mniej więcej do połowy lat 30, do roku 35, kiedy jego władza już została umocniona. On właśnie był seminarzysta prawosławnego seminarium duchowego. Duchownego, zdał sobie sprawę, że po prostu cała ta propaganda marksistowska i ten nowy światopogląd jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zdał sobie sprawę, że jednak nic prawosławia w gruncie rzeczy nie zastąpi, że będzie to państwo brnęło dalej w stronę marksizmu, to czeka go katastrofa. I to jest właśnie zadziwiające, bo niezwykle mało osób zna te fakty, że mniej więcej od połowy lat 30. Stalin zaczął właśnie przygotowywać powolutku powrót w stronę prawosławia. I to się działo za pomocą takich niewielkich kroków. Więc najpierw zaprzestano niszczenia zabytkowych cerkwi, zabytkowych ikon, no wiadomo, dzieła sztuki i tak dalej. Zaczynano zwalniać powoli właśnie tych, którzy byli zesłani na siebie z powodów religijnych. Otoczono rodzinę opieką państwa. Co ciekawe, że przedtem obowiązywała ideologia, że rodzina jest czymś opresywnym i nawet stwierdzano, że małżeństwo wcale nie musi być. Tak to było. W każdym razie w latach 20, a początku lat 30 taka panowała ideologia. Znowu następuje powrót. Oferuje się bezpłatne przedszkola, zasiłki rodzinne, zakaz aborcji, który wprowadza i jej propagowany pod karą więzienia, 1936 rok. Nieprawdopodobne. A na jak długo? Bo tak, oraz utrudnienia rozwodowe, kontrolę ściągalności alimentów. W powieściach, sztukach teatralnych lansuje się model rodziny wielodzietny i wielopokoleniowy. W każdym razie ostre środki propagandowe prawne przeciw dewiacjom seksualnym, homoseksualizmowi, prostytucji. Powstały filmy patriotyczne, na których rosyjscy bohaterowie modlą się przed ikonami. Aleksander Nevski, Iwan Groźny i tak dalej. Teraz okazuje się, że ten krok w jakimś sensie Związek Radziecki uratował w czasie właśnie najazdu hitlerowskiego. Zaczął się, jak wiadomo, 22 czerwca 1941 roku i już 3 lipca metropolita Serbii wzywa do obrony zagrożonej ojczyzny. W oblężonym Leningradzie, Moskwie i Stalingradzie odbywają się procesje z ikoną Matki Bożej Kazańskiej. Na front są posyłani prawosławni kapelani wojskowi, a mianowani są wierzący dowódcy, nawet generałowi i marszałkowi. W 1943 roku Stalin przywraca patriarchat moskiewski, zamyka ateistyczne pisma i organizacje w samym środku wojny oraz likwiduje muzea ateizmu. I co najciekawsze, powoli usiłuje wpłynąć na kształt światowego prawosławia, roztacza opiekę nad prawosławnymi miejscami kultów Ziemi Świętej. Rosyjska emigracja, myślarze, wszystkie te tereny pozyskane przez carów w XIX wieku w Ziemi Świętej, to oni przejmą, a Stalin ich uprzejmie.
Właśnie, ale równocześnie bezwzględnie eliminuje wszystkie unijne kościoły unijne, właśnie gry głównie na Ukrainie, kościół greko-katolicki, tak, które Unia, jak wiadomo, kościoły unijne grecko-katolickie były zawiązane właśnie w oparciu o chwałę Soboru Florenckiego. Tak jak było. W każdym razie to byli Unia Brzeska na terenie Rzeczpospolitej 1596. Ogromna ilość prawosławnych biskupów po prostu przestała do Unii, właśnie podpisując deklarację, że się zgadza na postanowienia Soboru Florenckiego. Nic więcej w zasadzie nie było wymagane. No ale jak wiadomo, cała, że tak powiem, tożsamość Rosji między innymi w tym się zasada, żeby bezwzględnie niszczyć tę Unię jako zło absolutne. Teraz wiemy, czy tak to było. I co ciekawe, Stalin się posługiwał obficie terminologią religijną. Mówił o czystości, o wierze, o wieczności, o pielgrzymkach, o duszy, o jasnowidzeniach. Bardzo często mówił wszystko w ręku Boga, co oczywiście tych różnych oficjeli partyjnych szokowało mocno. No tylko, że jak Stalin umarł, przez 3 lata trwała walka, jak wiadomo, na Kremlu o władzę, którą Chruszczow wygrał w 1956 roku, a Chruszczow w zasadzie wrócił do tej koncepcji bolszewickiej. Więc znowu ci muzea ateizmu, całe to prześladowanie i tak dalej. Więc tak. No więc potem, kiedy Chruszczow został wyeliminowany, no to taki okres nastąpił przejściowy, w którym prawosławie znowu było mieć bardziej tolerowane, ale już do takich przywilejów, jakie Stalin nadał prawosławiu w czasie wojny, już nie było mowy. W każdym razie ten stan trwał aż do końca lat 80. Tak, aż póki Związek Radziecki nie dokończył żywota. No i teraz mamy wreszcie ruski mir. To wyrażenie jest dwuznaczne, ponieważ mir, jak wiadomo, po rosyjsku oznacza zarówno świat, jak i pokój. Ten świat, no to jest ten świat, który zarządza Rosja, tak jak w tych wszystkich dokumentach z XVI-XVII wieku, żeśmy przeczytali, czy nawet w tej notatce Dostojewskiego, że w imieniu Chrystusa rządzi całym światem, wszystko jest mi poddane, całkowicie wprowadza swoje porządki na cele Rosji, i oczywiście stoi zawsze jakiś tam car. No choćby nawet się nie nazywał carem, tylko jakoś inaczej. Natomiast drugie znaczenie pokój nawiązuje do wyrażenia Pax Romana, czyli pokój rzymski. Właśnie do pierwszego Rzymu. Więc mówi się o tym, że ruski mir to jest takie coś, co jest w stanie zapewnić całej ziemi, całej ludzkości wieczny pokój. To jest najlepsza forma sprawowania rządu, bo kiedy my będziemy rządzić, to wreszcie na ziemi zapakuje ład, pokój, harmonia, szczęście i tak dalej. Jak to na przykład opisał Wergiliusz Major w pierwszym wieku, jakbyśmy to mieli. No. Teraz mamy taką perełeczkę.
Zniszczenie wojskowego Soboru Zmartwychwstania w Parku Patriotycznym w Kubince pod Moskwą. 14 czerwiec 2020 rok. Dosłownie przedwczoraj się to działo. Przed tą inwazją na Ukrainę. Patriarcha Cyryl w czasie tej uroczystości poświęcenia taką rzecz między innymi mówił. Z taką harmonią między siłami zbrojnymi i duchową władzą cerkiewną, pomiędzy tym, co materialne i tym, co duchowe, pomiędzy Kościołem i państwem, niech droga naszego narodu wiedzie ku przyszłości pełnej pokoju i dobrobytu. Niech na tej drodze, jeśli Bóg pozwoli, będą nowe zwycięstwa, nowe osiągnięcia, brak porażek. No więc właśnie między siłami, już nie między państwem, to carem, tylko między siłami zbrojnymi i duchową władzą cerkiewną, symfonia, całkowita symfonia mamy, tak? A minister obrony Sergiej Szojgu, też nam pewnie znany, mówi na tej samej uroczystości. Ten Sobór przedstawia symbol jedności między ziemskimi i niebieskimi zastępami. Prawda? Niesamowite, nie? Po prostu jest jedność między chówcami aniołów i archaniołów pod wodzą, prawda? Michała Archanioła i ten w wojsku, które na przykład zaatakowało Ukrainę. No i teraz był taki odważny duchowny, protodiakon Andrzej Kurajew, który zaraz po tym wystąpieniu napisał, nie, on chyba wywiad udzielił, bo to jest spisane chyba z jego wypowiedzi z YouTube'a. Mówi tak, obawiam się, że ten Sobór nie jest wyrazem prawosławnej religijności, lecz jest zimnym wyrazem nowej religii, świeckiej religii Rosji, religii zwycięstw, kultu zwycięstw. Ołtarz nie odnosi się do Chrystusa i jego zwycięstwa, ale do czegoś kompletnie innego, bo jest rzeczywiście ołtarzem jest ikona Chrystusa Zmartwychwstałego właśnie w tym nowym. No i po tej wypowiedzi został natychmiast suspendowany przez patriarchę Cyryla. No i teraz jeszcze, no właśnie tu na deser, Aleksander Dugin, który jest w tej chwili znany, dlatego że miał miejsce zamach na jego osobę, nie zginął on, ale zginęła jego córka, który jest takim urzędowym ideologiem Kremla, który no, mówi absolutnie w jasny sposób, że wcale tutaj nie chodzi o w duchowości Rosji o żadne prawosławie tu nie chodzi, tylko chodzi o kult imperialny. Żadnego monopolu na prawdę, żadnych sporów ideologicznych, żadnych dogmatycznych dyskusji. Pistis Sofia, Bhagavad Gita, Ewangelia, Kapitał Marksa czy Królestwo Litwy są w takim samym stopniu słuszne i prawdziwe. W naszej walce nie powinno być frakcji i sekt. Wszyscy zostaliśmy jednakowo ograbieni i odepchnięci. Mamy wspólnego wroga. Nadszedł czas tworzenia partii nowego typu, religijnej, bolszewickiej, okultystycznej, subwersyjnej, poza wszelkimi ograniczeniami. Oczywiście liczy się zwycięstwo imperium. A czy to, jako podkładka ideologiczna służy do tego prawosławie, czy marksizm, czy hinduizm, czy wierzenie jakiejś tam sekt, takiej czy innej, nie ma to roli absolutnie żadnej.
No i tutaj, no właśnie, no tutaj jest to taka moja refleksja, która mówi o tym, czy nie mamy tutaj właśnie do czynienia z odsłonieniem tajemnicy właśnie dwóch apokaliptycznych bestii. Ta pierwsza bestia, która wyłania się z morza, która reprezentuje wielkie światowe imperia, tak jak Egipt, Asyrię, Babilon, Persję, Rzym, no i teraz morze właśnie Rosja. Druga bestia pochodząca z lądu, czyli fałszywy prorok, no według dość wiarygodnej egzegezy reprezentuje religijne władze Izraela, których celem jest ustanowienie panowania Mesjasza na wzór imperialny. I to jest właśnie bardzo ważne. Ci, którzy Chrystusa odrzucili, odrzucili Go dlatego, że nie był Mesjaszem na wzór rzymskiego Cezara. Ma dwa rogi ta bestia, no to jest nawiązanie do prawa i proroków, więc to jest kościół, to jest władza duchowa autentyczna. Wygląda jak baranek, ale mówi jak smok. Jest autentycznym kultem Bożym, ale służy nie Bogu miłości, ale imperialnemu bożkowi, służy bestii. No i wprowadzenie ognia z nieba. No więc właśnie to jest wprowadzenie nowego kultu z pozoru podobnego do kultu Boga prawdziwego. No to jest to sprowadzenie Boga z nieba przez tą właśnie drugą bestię. To jest nawiązanie do cudu Eliasza, który sprowadza ogień, który spada na ołtarz, a także ten ogień spada na ołtarz w dniu poświęcenia zarówno Arki, jak i świątyni Jerozolimskiej. No i właśnie ożywienie, ta druga bestia, która ożywa obraz bestii. No więc właśnie, który wskazuje na fałszywego Mesjasza, który ma sprawować rządy imperialne nad światem jakoby w imieniu Boga. Ale ten fałszywy prorok, trzeba powiedzieć, nie sprawuje władzy z upoważnienia pierwszej bestii. To jest właśnie niestety tajemnica Kościoła, który dąży do władzy, ale takiej władzy, jaką mamy właśnie bestia. W tym imperialnym. No i tutaj sobie właśnie pozwoliłem na przytoczyć tą okładkę książki. Inaczej to nie jest książka, to jest taka broszurka wydana no chyba rok przed tą inwazją na Ukrainę. Trzeci Rzym Ewangelii według Kremla. To jest bardzo krótkie wprowadzenie do doktryny trzeciego Rzymu, dwóch polskich autorów. Mamy tutaj symfonię właśnie nawiązującą tej nieszczęsnej doktryny bizantyjskiej na dwie bestie. Teraz można by sobie powiedzieć po tym wszystkim, czy dla Rosji w ogóle istnieje jakaś przyszłość. Po tym wszystkim, jak się z tymi materiałami zapoznałem, to co wam opowiedziałem, to jest może jedna czwarta tego, do czego udało mi się dotrzeć, które mi wydawało się najistotniejsze. Rosja jest no po prostu jakimś, wydaje się być jakimś narodem opętanym od chwili powstania. Od chwili właśnie tego nieszczęsnego proroctwa Łowie o trzecim Rzymie. Chociaż tam jest też mowa o tym, że car, że Rosja może panować nad światem tylko wtedy, kiedy będzie, jeżeli będzie pokładała całą nadzieję nie w złocie, nie w przemieniających bogactwach, ale tylko w Bogu. I
i będzie okazywać gorliwość i wielką bojaźń. No. Ciekawe, że do tej pory rosyjska cerkiew prawosławna ten właśnie fragment tego proroctwa w Siłofie usiłuje interpretować w tym duchu, że to panowanie Rosji nad światem będzie od tych właśnie rzeczy zależało. No, ale widzimy, że to wszystko się potoczyło w kompletnie innym kierunku. To jest, jak to właśnie, jak to dziecko, którego od Ewangelii, jak wiemy, od urodzenia demon rzuca w ogień i w wodę. To jest obraz nieprawdopodobny, ale tak ta Rosja działa do tej pory. Rzuca się w różnego rodzaju właśnie żywioły, które po prostu niszczą coraz bardziej. I Pan Jezus mówi, że ten rodzaj złego ducha można wyrzucić tylko modlitwą i postem. No dobrze, wszyscy od czasów objawień Fatimy się za Rosję modlą. Natomiast jeśli chodzi o post, to niestety się obawiam, że to będzie znacznie trudniejsze. W tej chwili się okazuje, że nadchodzi ciężka zima i społeczeństwo, przynajmniej zachodnie Europy, nie chcą się ani na cały pozbyć swojego dobrobytu. Nie chcą temperatury w swoich mieszkaniach obniżyć z 21 do 19. Lepiej z tą Rosją się jakoś dogadać nad kosztem Ukrainy, ale wszystko tylko nie taki post. Jakiekolwiek ograniczenia. Nie ma postu, nie ma po prostu tego nastawienia. I tak przez takie właśnie nastawienie Rosja sobie rośnie, to jest coraz bardziej groźne się robi nie tylko dla swoich sąsiadów, ale w ogóle dla całej ludzkości. Po prostu nie wiadomo, co to będzie dalej. Ja tutaj tylko napisałem sobie, no co, jak Rosja może z tego wyjść. No, pierwsza rzecz, o której pisał na przykład Norman Davies, kiedyś, to, że Rosja powinna powrócić do właśnie tej wczesnoruskiej państwowości Nowogrodu Wielkiego i Pskowa z tradycjami republikańskimi, które zostały zmiażdżone, po prostu we krwi utopione właśnie wtedy, kiedy Moskwa zdobywała dominację. Bo to były zupełnie normalne europejskie państwa, które mniej więcej się tak rządziły jak włoskie republiki na północy, Półwyspu Apenińskiego. No właśnie teraz ta zmiana modelu imperialnego na coś innego. No, model 12 pokoleń Izraela. Flaga założycielska Unii Europejskiej do tego nawiązuje. Tę flagę wymyślił ktoś po modlitwie w roku 1954 w maryjnym sanktuarium w Szwajcarii, to wiem, którym po prostu no, istnieje harmonijna współpraca między różnymi właśnie częściami Europy. No i wreszcie zwrócenie się do bogactw duchowych chrześcijańskiego wschodu. Oczywiście, że one istnieją, są bardzo wielkie, tylko no, no, cóż, one po prostu zostały zepchnięte w Rosji na zupełny margines, do pustelni, do jakichś tam opactw funkcjonujących gdzieś daleko. No i
uwolnienie się cerkwi od nadzoru państwa. No, taki moment istniał w 1917 roku. Właśnie przez krótki moment po rewolucji lutowej episkopat prawosławny Rosji się zebrał, nie wiem czy w Moskwie, czy w Petersburgu to było, no i po prostu zaczęli myśleć, co tu robić w tej właśnie nowej sytuacji po obaleniu cara. I przede wszystkim wszyscy mówili o tym, że Rosja, ponoć w czasie tego spotkania, Rosja nie jest już chrześcijańskim krajem, że po prostu się zdegenerowała. Oni mówili to wszyscy, że po prostu ci ludzie chodzą do cerkwi, całują ikony i żyją jak poganie. No i tak to się niestety dzieje do tej pory. Takie to nastąpiło pozorne nawrócenie Rosji na początku lat 90. No i cóż z tego, że Putin wydał dekret, że każdy obywatel Rosji musi mieć cerkiew w zasięgu nie dalszym niż 1 km od miejsca za mieszkania. Powstaje tych cerkwi cała masa. Ale to niestety tego złego ducha nie usuwa. A na ile cerkiew chce się uwolnić od tego? Na ile jest w cerkwi taka wola uwolnienia się od państwa, żeby to było możliwe? Że, co mówisz, bo... Na ile cerkiew sama chciałaby się uwolnić? Bo to chyba nie jest takie pewnie, że to państwo nie woli cerkiew, prawda? Się opłaca w ogóle uwolnić. No to jest wielka zagadka, na ile by chciała. Myślę, że się to nie opłaca w tej chwili. Że oni po prostu, no tam taka właśnie ta symbioza, która trwa do tej pory, jest dla nich bardzo korzystna i nie chcą po prostu tego, tej więzi z państwem na tak bandyckim, jakie funkcjonuje w tej chwili, zerwać. Niestety, ale no, rzecz jest taka, że po prostu światowe prawosławie coraz bardziej się odcina od tego prawosławia rosyjskiego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nawet te kościoły prawosławne zależne od patriarchatu moskiewskiego przestały po prostu wymieniać patriarchę Cyryla w czasie liturgii i się zaczynają jakieś rozmowy, a może by tak do jakiejś innej po prostu cerkwi, może do greckiej, może do serbskiej, o. Jakoś tak. W każdym razie grecki episkopat jest po prostu przerażony podobno tym, co się w Rosji robi. W ogóle sama ten, dla nich sama, że tak powiem, nazwa Trzeci Rzym w Moskwie jest jakąś herezją po prostu. Oni po prostu w jakiś sposób nawet zabraniają mówić właśnie o Moskwie w taki sposób, że nie mam prawa do tego absolutnie. Już nie mówiąc o tym, że ukraińska cerkiew prawosławna w jakiś sposób traktuje Moskwę. No oni oczywiście traktują Moskwę jako zupełnego uzurpatora, bo jeżeli miał być jakiś patriarcha, no to Kijów tylko się do tego kwalifikuje ze względów historycznych. No i wręcz, no i ten właśnie metropolita kijowski na czele właśnie nie z autokefalicznego kościoła prawosławnego na Ukrainie, jakiś tam mowie powiedział, że
po prostu Seven the Sky. No, wręcz użył takiego porównania. Więc w ogóle po tej wojnie, w tej chwili świat prawosławny rozdarty kompletnie. W tym momencie to może być... no to na taką stronę katastrofę nawet wygląda. No, jak widać, no Rzym no, nie za bardzo tak widzi, no bo tutaj Cyr stoi na czele najpotężniejszego i na oko najliczniejszego kościoła prawosławnego. Żaden inny się nie może równać, ani ten właśnie no, ukraiński, ani grecki, ani serbski, ani rumuński, czy jakiś tam inny. To nie jest może tam jest cała masa tych ludzi, tak? No powiedzmy, że jest tych prawosławnych z 50 czy 60 milionów podległych właśnie Cyrylowi. No, jest to masa i nawet nie wiem, czy po drugiej stronie może tam zobaczmy, że Kościół prawosławny nie ma aż tylu wiernych, co Kościół zachodni, czy pewne kościoły protestanckie. A na ile Stalin, a teraz Putin, przejął to miejsce, w którym stał car jako duchowy taki ojciec? Ja znalazłem takie coś, nie wiem, czy to jest przypad, czy to jest po prostu czyjaś fabularia, czy to jest charakterystyczne dla ikona Stalina, nie? Ale tak, no właśnie, dlatego właśnie przytoczyłem te wszystkie fakty z życia Stalina, ten jego zwrot ku prawosławiu, który był autentyczny. Gdyby sobie Stalin jeszcze parę lat dłużej, to kto wie, czy w ogóle po prostu nie ustanowił prawosławia, tak jak Putin w tej chwili, tak? Mniej więcej tak prowadził. Więc to oczywiście może być autentyczne, bo... Znaczy to autentyczne jest, tylko pytanie, czy to jest charakterystyczne dla prawosławia rosyjskiego, czy jest to po prostu czyjaś tam... Co niektórzy mogą w ten sposób. Tak. Ja tutaj mam właśnie jest... fragment... No właśnie jak umarł Stalin, to w jaki sposób nawet patriarcha aleksandryjski Chrystofor, no, który pewnie otrzymał do niego mnóstwo pieniędzy, pisał tak, marszałek Stalin miał Bożą łaskę i Boże błogosławieństwo, okazywał zaufanie cerkwi i życzliwie odnosił się do niej. No i tak, patriarcha Aleksy, kiedy Stalin umarł, tak napisał, nie ma dziedziny, do której nie przenikałoby głębokie spojrzenie wielkiego wodza. Jako człowiek genialny w każdej sprawie odkrywał to, co było niewidoczne i niedostępne dla zwykłego umysłu. Tak, Stalin. Tak, jak mógł. No więc ja myślę, że to jest po prostu coś w tych genach, jest w tych genach założycielskich tego państwa, tego narodu, nawet jest coś po prostu skażonego od samego początku. I to jest takie proste, że to można po prostu, no nie wiem, to musiałbym wyczynić w rodzaju egzorcyzmu. To jest
to jest coś po prostu przerażającego. Nie wiem, czy jakikolwiek inny na ziemi naród istnieje o takich właśnie charakterystykach, które by myślą w taki sposób, jeżeli no, jeden z najgenialniejszych pisarzy w Rosji pisze takie rzeczy. Ja jeszcze tutaj mam inne powieści. No tak. Chciałem zauważyć jako ciekawostkę, że Mariusz Fatinie zwraca uwagę na Rosję i na komunizm. Na komunizm. Ale przecież komunizm nie istnieje tylko w Rosji. Jest także w Korei, jest także w Chinach. Czy nie należy się obawiać może tego komunizmu, który może nadchodzić również w tamtych stronach? Ale to nie jest kwestia komunizmu. Właśnie o to chodzi, że to jest niestety problem, nie polega na tym, bo w tej chwili w Rosji nie ma ideologii komunistycznej. Rosja jako państwo wspiera w Europie Zachodniej nie grupy lewackiej, lewicowe, ale skrajną prawicę. Właśnie o to chodzi, że tutaj... jeszcze chciałem właśnie przeczytać tutaj, co Dostojewski pisze w różnych listach, niekoniecznie właśnie w tych my, Rosjanie, rzeczywiście jesteśmy potrzebni, niezbędni dla całego wschodniego chrześcijaństwa i przyszłych losów prawosławia na ziemi. Konstantynopol musi być nasz. Konstantynopol jest ośrodkiem świata wschodniego, a ośrodkiem duchowym tego świata, jego głową jest Rosja. Przeznaczenie Rosji zamyka się w prawosławiu, w świetle ze wschodu, które popłynie do ociemniałej na zachodzie ludzkości. Całe nieszczęście Europy, całe bez wyjątku wzięło się stąd, iż narody Europy, poddając się Kościołowi Rzymskiemu, utraciły Chrystusa, a potem zdecydowały, że obejdą się także bez Chrystusa. To już jest list po prostu, który pisze Dostojewski. Znaczy, jest z braci Karamazowów znana taka przypowieść o wielkim inkwizytorze. Rzecz się tam w Sewilli dzieje. Tam właśnie wielki inkwizytor mówi, że on się, że on jako inkwizytor się tylko Chrystusem posługuje, żeby władzę zdobyć, jakieś sławy i tak dalej. Różne takie rzeczy. No tak naprawdę mówiąc, znaczy jest to oczywiście oskarżenie Kościoła Zachodniego, ale to, co on tam pisze w tym właśnie, to się nazywa legenda o wielkim inkwizytorze, znacznie bardziej to do Moskwy niestety pasuje. To jest niezwykłe. Także to jest to, że to nie jest tylko związane z tym, że Rosja przez komunizm została opanowana, bo nie została opanowana, gdyby już przed tym nie było jakichś tam innych rzeczy. Jak widać, to jest wszystko tylko taka ideologia. W pewnym momencie ci, którzy władzę zdobyli w Moskwie, doszli do wniosku, że prawosławie nie jest tak skuteczne w realizacji celów imperialnych jak marksizm. No, przez moment. A potem stwierdzili, że ten marksizm to jest glipa, no bo jest to glipa jednak. I stwierdzili, no to wracamy do prawosławia. Proszę bardzo, tak jak było. No jest to wszystko niewesołe, wstrząsające nawet.
No ale właśnie tak wam to wszystko wyjaśniłem od tego pierwszego Rzymu poprzez drugi, jak ta idea imperialna się rozwijała. No to nie powstało tak z dnia na tydzień. To są wszystko wieki.